Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie e-biblioteczki małej wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie elektroniczne RPG-owe produkty. Ponieważ kampania crowdfundingowa, której celem było ufundowanie kart zaklęć do cienia władcy demonów, zakończyła się sukcesem, postanowiłem, że warto pogadać o ostatniej z przygód zapowiedzianych jako dodatek do zestawu ekranu mistrza gry, który można było zakupić podczas kampanii, a który teraz można nabyć w przedsprzedaży. Ale nie ma co przedłużać, łapcie swoje bicze i zaczynamy. The Slaver slash to przygoda autorstwa Krisa Pramasa, która ukazała się we wrześniu 2015 roku pod szyldem Shadow of the Demon Lord czyli Cienia Władcy Demonów. Za layout standardowo jak zawsze odpowiada Kara Hamilton, a ilustracje tym razem wykonali Ivan Dixon oraz Eric Lovegren. Całość wydana jest w pełnym kolorze i zamyka się w czterech stronach dostosowanych do formatu A4. Jeśli chodzi o ilustrację, to w środku znajdziemy praktycznie jedną, te ze strony tytułowej. Druga ilustracja to po prostu taka ozdoba na stronie. Layout jest iście podręcznikowy i nie chodzi mi tutaj o standardy, a po prostu fakt, że wygląda dokładnie tak samo jak podręcznik podstawowy do cienia władcy demonów. Gdy już zostanie przetłumaczona, to ta przygoda będzie nazywać się u nas Bat na Niewolnika, i niezależnie czy będziemy mówić o tej przygodzie po angielsku, czyli Slaver slash, czy po polsku Bat na Niewolnika, to rozegramy ją na poziomach zerowych, czyli startowych. I podobnie jak w omawianym niedawno A Year Without Rain, tutaj też mamy do czynienia z przygodą ufundowaną jako dodatek na Kickstarterze. Chris Pramas jest kojarzony głównie ze swojej pracy nad drugą edycją Warhammera lub trzecią edycją Dungeons and Dragons. Jego nazwisko miało być zachętą do odblokowywania kolejnych progów na crowdfundingu Shadow of the Demon Lord. No dobra, to teraz parę słów na temat samej zawartości. W przeciwieństwie do omawianych już przeze mnie pozostałych dwóch przygód z zestawu MG, czyli A Year Without Rain oraz Dead by Dawn, Bat na niewolnika jest rzeczywiście osadzony w wydarzeniach mających miejsce w świecie cienia władcy demonów. I chodzi mi po prostu o to, że ta przygoda nieco nauczy nas o settingu demona. Bohaterowie graczy są postaciami pojmanymi przez jedną z dziesiątek szalejących po imperium powstańczych band orków. Gra zaczyna się w momencie, gdy bohaterowie już trafili do niewoli i pozbawieni wszystkiego, co posiadali, kroczą w karawanie zmierzającej do miejsca, w którym niewolnicy mają zostać sprzedani. I chociaż autor nie definiuje twardo żadnego konkretnego miejsca, sugeruje nam, że idealnie sprawdzi się tutaj jedno z miast konfederacji na wschodzie imperium, czyli Dis, zwane również miastem łańcuchów. Niewolnicza karawana jest nadzorowana przez bandę 12 orków pod dowództwem Wargaza. Tak się jednak składa, że część jego podwładnych nie jest wcale zadowolona z rządów swojego przywódcy, a już na pewno z jego zasad podziału łupów. Poza tym, jeden z orków wydaje się być bardzo zainteresowany pewną niewolnicą o imieniu Heike. Bardzo często spogląda w jej stronę i w pewnym dogodnym momencie zapragnie porwać ją tylko dla siebie. A skoro już mówimy o hajkę, to Pojmana Najemniczka będzie szukać okazji do ucieczki. Haikę rozumie mroczną mowę i jeśli postaci graczy postanowią zaprzyjaźnić się z nią, udzieli ona kilku informacji podsłuchanych od strażników. Może to być na przykład cel ich podróży, oraz fakt, że dotrą tam za 7 dni. Wśród niewolników rozpisano również sylwetkę Kaspara, który opowie graczom swoją smutną historię o tym, jak to był strażnikiem, który przysnął na warcie i nie zdążył podnieść alarmu, gdy ci olkowie wdarli się do jego wioski. Tak się jednak składa, że wiele szczegółów jego opowieści nie będzie się trzymało kupy, a to dlatego, że Kaspar jest szpiegiem, którego zadaniem jest wyniuchanie potencjalnych planów ucieczki wśród pozostałych niewolników. Oczywiście, jak nie trudno się Wam domyślić, celem przygody jest wydostanie się z niewoli oraz dotarcie do bezpiecznej przystani, której sama przygoda nam nie definiuje, a jedynie wspomina, że ma to być najbliższy bastion cywilizacji. Natomiast to, w jaki sposób gracze się uwolnią, zależy już od tego, w jaki sposób postanowią wykorzystać okazje nadarzające się po drodze, jakie sojusze nawiążą i jak bacznie będą obserwować rutynę orczej bandy. Część z tych szczegółów została rozpisana w ramach potencjalnych rozwiązań przez autora przygody, jednak jak zapewne się też domyślacie, wiele z nich będziecie musieli stworzyć sobie sami, ponieważ Slaver Slash ma jedynie cztery strony. I myślę, że ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jest fakt, że karawanę śledzi stado 12 fomorów. ludzie są sprytni i czekają na dogodną okazję, by napaść na orków, pochwycić ich niewolników oraz przejąć ich łupy, które ciągną ze sobą na wozach. Potencjalna trójstronna bitwa między zwierzoludźmi, orkami i niewolnikami może być kolejną okazją do ucieczki, ale może być to również okazja do niechybnej śmierci dla bohaterów graczy. Ale okej, okay, teraz kilka słów ode mnie i zacznę może tym razem od minusów. Bat na niewolnika to przygoda o bardzo prostej koncepcji i jestem trochę rozdarty w jej ocenie. Z jednej strony ma w sobie piękną prostotę wstępu, którą tak bardzo ceniłem sobie na przykład w Dead by Dawn, ale brakuje mi w niej losowych wydarzeń właśnie na wzór wspomnianej przygody w karczmie atakowanej przez zombie. Mam również poczucie, że Slaver Slash wręcz prosi się o tabelkę 20 niewolników opisanych jednym zdaniem, jak to było np. w Ciemnych Sprawkach, przy postaciach zastępczych albo w przygodzie Apple of Her Eye. Zarysowanie jedynie dwóch bohaterów niezależnych wśród całego korowodu niewolników jest po prostu straconym potencjałem. Nie podoba mi się również rozciąganie wydarzeń na wiele dni, bo to jest coś, co będzie wymagało od nas czekania na to, co przyniesie kolejna doba. Wydaje mi się, że dwa dni to maks, który powinniśmy tutaj wykorzystać. Odgrywanie siedmiu dni podróży będzie po prostu nudne i będzie przeciągać się w nieskończoność, a gracze po prostu będą deklarować czekanie do dnia następnego. Ale teraz czas na plusy. Naprawdę doceniam fakt, że batna niewolnika w bardzo elegancki sposób przemyca treści settingu demona i pozwala na poznanie jego kilku istotnych elementów. Poza tym jako przygoda na poziom zero ma bardzo dobre założenie, czyli postawienie postaci graczy w sytuacji, z której muszą się wydostać. Myślę, że jest to bardzo dobry sposób na rozegranie poziomów startowych, ponieważ na tym etapie dopiero stajemy się drużyną i stajemy się awanturnikami postawienie bohaterów graczy w sytuacji, w której muszą walczyć o swoje przetrwanie, jest, w mojej opinii, o wiele lepszym zagraniem niż na przykład prowadzenie śledztwa. Nie mamy w tym wypadku również problemu z motywacją, ponieważ jest ona dość oczywista, gdy mamy zagrożenie życia. Ostatnią zaletą, którą chciałbym podkreślić, jest coś, co może nie każdego przekona, ale w moim przypadku sprawdziło się to znakomicie. Mianowicie, bat na niewolnika ma znakomity potencjał do rozbudowy albo zmiany przygody dzięki wielu dziurom, jakie nam pozostawia. Osobiście, gdy przygotowywałem się do poprowadzenia tej przygody, zacząłem zmieniać kilka rzeczy, w efekcie czego uzyskałem zupełnie nową historię, którą z oryginałem łączył jedynie motyw początkowej niewoli. No ale dobra, troszkę to sobie podsumujmy. Moim zdaniem Slaver Slash to bardzo przyjazny dla początkujących mistrzów gry materiał na start swojej przygody z demonem, który może jednak zawieść tych już bardziej doświadczonych. Bo jeśli jesteś gotów na włożenie dodatkowej pracy i rozbudowanie tej przygody, to ja nie wiem w sumie, czy jej w ogóle potrzebujesz. Ale myślę, że gdyby ktoś potrzebował tylko bazy pod przygodę i dalej chciałby sobie improwizować w trakcie sesji, to chyba jest to naprawdę dobra do tego pozycja. No i z pewnością ta przygoda sprawdzi się super na konwentowym graniu na dwu-3 godzinną sesję. Ale to powiedziawszy, jeśli jesteście zainteresowani kupnem Slaver Slash, to na dzień dzisiejszy, czyli czerwiec 2023, jej cena w wersji anglojęzycznej w PDF-ie wynosi 1,49 dolarów. Ta przygoda ukaże się również w języku polskim pod tytułem Batna Niewolnika i będzie częścią zestawu przygód dołączanego do ekranu Mistrza Gry, który obecnie jest w przedsprzedaży. Premiera planowana jest na wrzesień tego roku, link zamieszczę pod spodem. No dobra. To by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.